jest przywilejem dzielić się świadectwem tego, co zrobił Jezus. Jest wiele miejsc Słowa Bożego, które mógłbym przeczytać dzisiaj i rozpocząć to swoje świadectwo, ale myślę, że to, które wybrałem, jest w jakiś sposób szczególne. Chciałem wam przeczytać werset z Ewangelii Jana. 15 rozdział Ewangelii Jana, 16 werset. Niektórzy pewnie już wiedzą, co tam pisze. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Zanim powiem wam świadectwo, chciałem się z wami podzielić, dlaczego uważam, że oparłem je o ten werset. Po pierwsze, nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus do nas i tak samo jest ze mną. Nie ja wybrałem Jezusa, ale Jezus wybrał mnie. Po drugie, Jezus przeznaczył mnie i przeznaczył ciebie. On mówi, że wybrał i że przeznaczył. Mówi to do tych, którzy chodzili za Nim. Jezus mnie przeznaczył i ciebie przeznaczył. Bóg ma plan. I po trzecie, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Chciałbym sprostować jedną rzecz. Kiedy mówię, że o coś proszę w imieniu Jezusa, to powinniśmy mieć biblijny pogląd na tą sprawę. Dzisiaj często w imieniu Jezusa ludzie proszą o swoje zachcianki i proszą o to samo, o co by diabeł poprosił, jakby mógł. Chodzi im o to, żeby w imieniu Jezusa ma być takim CKM-em, który Boga przyciśnie do ściany i biedny Pan Bóg nie ma wyjścia, bo w imieniu Jezusa proszą. Jest to daleko błędnie posunięta interpretacja tego, czego Bóg chciał od nas. W imieniu Jezusa oznacza na miejscu Jezusa. Ja was posłałem, ja was wybrałem. Wiecie, kiedy Jezus chodził w ciele na ziemi, mógł być tylko w jednym miejscu naraz. Dlatego, że był w ciele, był Bogiem i był człowiekiem. Nie był pół Bogiem i pół człowiekiem, to nie jest żadna mitologia. Jezus był Bogiem i był człowiekiem. Kiedy Jezus żyje w Kościele i żyje w tobie i we mnie, może być w wielu miejscach naraz głoszony. I o cokolwiek poprosicie w Jego imieniu, znaczy stojąc na miejscu Jezusa, prosimy o to, co poprosiłby Jezus. Innymi słowy, stajemy przed Bogiem i ośmielamy się Bogu powiedzieć: Panie, gdyby Jezus był na tym miejscu, poprosiłby Cię o to i dlatego ja Ciebie proszę, bo Twoim duchem prowadzony widzę, że tego właśnie teraz trzeba. To jest parafraza tego, co rozumie, gdybym miał krótko powiedzieć w imieniu Jezusa. Wiecie, przez wiele lat myślałem, że w imieniu Jezusa znaczy taka trochę pomoc, wiecie, no. Że mi się coś bardzo chce, ale jeszcze jak w imieniu Jezusa powiem, to już Panu Bogu problem zrobię, no bo już teraz musi dać, bo powiedział, że da. A potem Bóg nie daje i ludzie się dziwią. Dlaczego nie dostali w imieniu Jezusa? Dlatego, że są kłamcami. Wcale nie stali w imieniu Jezusa. Stali w imieniu swojego własnego egoizmu, próbując użyć imię Jezusa. To jest różnica. Nie będę chciał, by to było typowe kazanie. Chciałbym wam opowiedzieć, co Pan zrobił w moim życiu. Wiecie, częstokroć, kiedy ludzie dostają możliwość dzielić się świadectwem, to świadectwo nie jest świadectwem o Jezusie, tylko jest świadectwem o tym, co jest przeciwko Jezusowi. 40 minut opowiadają, jakie brudu i śmiecia było w ich życiu i ostatnie 15 sekund, a potem się nawróciłem, amen, chwała Bogu. To nie jest świadectwo o Jezusie. Takie świadectwo miałem tydzień po moim nawróceniu, no bo co innego mogłem powiedzieć. Tydzień wcześniej siedziałem w barze, a tydzień później mnie prosili o świadectwo. Tylko tyle miałem. Ale wielu wśród nas jest chrześcijan, którzy wiele lat żyją i którzy musi do nas dzisiaj dojść, bracia i siostry, przyjaciele, że Bóg was posłał, abyście szli i przynieśli Mu owoc, abyście szli i coś przynieśli Bogu, abyście innymi słowy nie byli bezużyteczni dla Królestwa Bożego, aby gdy staniecie przed Panem, w waszym banku w niebie było więcej niż w waszym banku na ziemi. Ja myślę, że za każdym razem, kiedy czytamy słowa Ewangelii, powinniśmy pamiętać, że musimy ją wykorzystywać dla Bożej chwały i opowiadania imienia Jezus, a nie dla swoich zachcianek. I tak nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Tak się zaczyna moje świadectwo dla was. Oczywiście rozumiem, że czasem trzeba popatrzeć w przeszłość, dlatego żeby zobaczyć, z jakiego dołu się wyszło. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy w pewien piątkowy wieczór byłem na imprezie takiej, jak są modne dla młodych ludzi. Sam będąc wtedy bardzo gorliwym zwolennikiem luźnego i wesołego życia, nigdy wtedy nie przypuszczałem, że tak bardzo droga Boża różni się od tego, czym ja chciałem być. Że tak bardzo się różni od mojego charakteru.
Czasami psycholodzy biblijni próbują wam wmówić bzdury, że Bóg będzie się wami posługiwał według waszych talentów. Bóg będzie się wami posługiwał tak, że was najpierw zmieli, połamie, nauczy was być zdeptanym, a kiedy z tego, co z was zostanie, zacznie wyglądać obraz Jezusa, będzie mógł was używać. Wiecie, to był dzień, kiedy poszliśmy z kolegami do restauracji i jak młodzi ludzie w restauracji spiliśmy się nieprzeciętnie. Wydawało nam się, że życie jest bardzo wesołe. Wiecie, pijak zawsze ma dużo planów. Co zrobi, jak to będzie, czego on nie może. I wieczorem u pijaka bywa śmiech, a rano bywa płacz. I tak się obudziłem. Okazało się, że w nocy pobiłem dziewczynę na ulicy. Okazało się, że powiedziałem dużo niepotrzebnych rzeczy. Miałem moralnego kaca. Zszedłem na dół, zapaliłem papierosa i pomyślałem, gdyby był Bóg. Jakikolwiek, jakby choćby Budda, cokolwiek, Shiva, co tylko się da. Żeby tylko był chociaż taki Bóg, który jest prawdziwy. Wiecie, w Jezusa za bardzo nie wierzyłem, bo widziałem, jacy ludzie mówią o Jezusie. A tak bardzo chciałem, żeby był ktoś, tak naprawdę, kto mógłby dać sens, kto mógłby zmazać przeszłość, której mi było wstyd i to coraz bardziej. W domu czekało kolejne wezwanie na policję. Matka przelewała kolejne łzy. Popatrzyłem, życie to nie życie, pustynia. Wyszedłem z wojska, dwie paczki papierosów, pijaństwo. Nikogo nie kochałem, kochałem siebie. Wypaliłem papierosa, obszedłem budynek naokoło i wracam do domu. Zapomniałem, że dwa miesiące wcześniej podeszła do mnie na dworcu pewna hipisiara, hipiska taka i chciała ode mnie pieniądze. Ja wiecie, byłem człowiekiem, który składał motocykle. My z chłopakami nigdy nie próbowaliśmy narkotyków, uważaliśmy, że tylko słabi ludzie się parają narkotykami. I gardziliśmy tymi, którzy ćpali. I kiedy podeszła, chciałem jej zrobić wstyd i chcieliśmy jej wzbić ją na dworcu. Ale sokiści nam przeszkodzili. I ja wracam do domu. I to był ten dzień, kiedy marzyłem, że gdyby był Bóg. Chcę, żebyście to pamiętali. Wracam do domu, a moja mama mi mówi, ktoś siedzi u ciebie w pokoju, czeka na ciebie. Ja wchodzę, patrzę, ona siedzi na środku, na podłodze. Wiecie, tak po turecku siedzi. Jak to hipisi zwykli siadać, żeby było w stylu. I patrzy na mnie. Ja mówię, co ty tutaj robisz u mnie w domu? Czego ty chcesz tutaj? Mówię, zwariowałaś, że przyszłaś do mnie? Ona mówi, wiesz co, Mirek, przyszłam, bo tak patrzę na twoje życie, jak i ty jesteś sam, jak ty potrzebujesz, żeby coś się zmieniło. A ja mówię, a ty nie potrzebujesz, mówię, ćpunem jesteś, gorszym jesteś niż ja. Ona mówi, nie jestem ćpunem. Ja jej nie wierzyłem, nikt ćpania nie wychodzi. Ona mówi, ja nie ćpam. I zaczęła mi opowiadać o Jezusie. Moje sumienie było tak pognieciane i tak zdeptane, że nie miałem siły się z niej śmiać. Posłuchałem, a ona wiecie, spytała mnie, czy nie przeszedłbym się z nią na imprezę. Czy impreza to było jedyne słowo, które na moją wyobraźnię działało. I w tamtym dniu, pamiętam, sam ku swemu zaskoczeniu zapytałem jej, czy na tej imprezie będzie wódka? A ona mówi, nie będzie, to idę z tobą. I wiecie, poszliśmy na imprezę, patrzymy, ludzie siedzą naokoło ogniska. Śpiewają pieśni, takie jak wy śpiewaliście, modlą się. I pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, są całkiem inni niż wszystko, co znałem. Ja się już spotykałem, wiecie, z oazą wcześniej, spotykałem się z różnego rodzaju ruchami, ale zawsze tam była ta taka wymuszona religijność, wiecie, ta mina chorego osła, wiecie, oczy w górę. A ci byli inni i śpiewają, cieszą się, podnoszą ręce, modlą się, a potem dziękują Panu. I tak posiedziałem godzinę z nimi, popatrzyłem, jak się modlą i mi się strasznie palić zaczęło. Ale czułem, że nie wypada. I wiecie, pomyślcie, jak ja się czułem, chłop po wojsku. Po ulicy zawsze szedłem z tym petem i nigdy się nikogo nie wstydziłem. A tutaj ci chłopcy i dziewczyny naokoła, ja się wstydzę, młodsi ode mnie. Większość nawet w boju nigdy nie była. A ja stoję, chłop, wiecie, i się wstydzi zapalić papierosa. Przeprosiłem ich na chwilę i poszedłem w krzaki, wiecie, i palę w krzakach. I sobie myślę, do czego ja doszedłem? Ja się boję tych małolatów i palę w krzakach przed nimi. A bałem się ich, wiecie, tak, że myślałem, że jak wyjdę... Jak oni zobaczą, że ja kurzę, to na dno piekła polecę. To się ziemia pode mną otworzy. Oni tacy święci byli w moich oczach. Zrobili na mnie wrażenie. Potem wróciłem, uśmiechnięty usiadłem. Wszyscy wiedzieli, po co byłem. Na pewno dzisiaj jak ktoś pali, to cuchnie od niego na 5 metrów. Wtedy tego nie czułem. I słuchałem dalej, jak się modlą. Potem mieli kiełbasę, społeczność. Porozmawialiśmy i wróciłem do domu. I pomyślałem, fajnie, ale Bóg nie jest dla mnie. Dobrze by było, gdyby był Bóg. Ale ja nie dam rady tak po prostu... Stać się lepszy, zostawić wszystko, całe moje życie, moje motocykle, moich przyjaciół, mój styl. Tak bardzo nie wiedziałem, że Jezus ma inny plan. 3 dni chodziłem z tą myślą. Odwiedzałem wierzących, codziennie do mnie przychodzili.
Czy oni przychodzili jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, ja nie miałem czasu w ogóle z kolegami się widzieć. Ani kurzyć nie miałem czasu. Przychodzą dzień za dniem, trzeci dzień z kolei na nabożeństwo pojechałem. Zaprosiłem chłopaków, moich kolegów, mówię, chodźcie, pokażę wam, kogo spotkałem. Do dzisiaj, kiedy jadę do tamtego zboru w Wapiennicy, wielu ludzi pamięta ten dzień, jak wjechaliśmy kilka motocykli. Przecież szyby się im w oknach trzęsły. Weszliśmy z tych motorów, skóry. Tacy goście weszliśmy, wiecie. Myśleliśmy, że to zrobi na jakieś wrażenie, ale nikim nie zrobiło. Podali nam ręce, przywitali, pośpiewali, było uwielbianie, modlili się. I jak zaczęli kazanie, to my pojechaliśmy do domu. Bo doszłem do wniosku, że śpiewają fajnie, ale kazania za długie. Ale widzicie, Bóg jest cudowny, Bóg nie jest tylko w kościele. Jak często rozumiemy to, kiedy się nawracamy, a zapominamy o tej wielkiej prawdzie, kiedy jesteśmy wiele lat wierzącymi. Bóg nie jest tylko w kościele, amen. Wielka prawda wiary. Bóg jest zawsze blisko was. Jezus nigdy was nie zostawia. Pamiętałeś o tym, kiedy miałeś złamane serce, jak przychodziłeś do Jezusa, żeby przyszedł do twojego życia. Wtedy Jezus był wszędzie, choćby na najgorszej mylinie przychodził. A potem człowiek, wiecie, 5 lat pochodzi do kościoła i mu się wydaje, że jest lepszy jak Jan Apostoł. Że Jezus jest tylko w kościele. Jaka zguba, kiedy kostniejemy. 3 dnia, o 2 w nocy, Jezus nie został w kościele, był w moim domu. To była 2 w nocy, nigdy nie zapomnę. Zerwałem się z mojego łóżka. Uklękłem przy moim łóżku. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy słyszeć od Pana. To nie było tak, że stał posłaniec czy anioł, który śnił. Nie było tak, że zatrzęsły się mury. To był, wiecie, ten delikatny głos samego Pana. Dziś albo już nigdy. Ja się rozpłakałem, mówię, Panie, ja nic nie mam dla Ciebie. Wszystko, co mam, to, czego Ty nie chcesz. Co ja Ci mogę dać? Nikt mnie nigdy nie uczył, że się trzeba modlić z podniesionymi rękami. Ale wtedy takie miałem. Nikt mnie nie uczył, że prawdziwa pokuta przychodzi wtedy, kiedy widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. Czy dzisiaj się głosi lekką, obraną z wszystkiego pokutę, wesołą, roztańczoną i rozklaskaną pokutę, która grzesznika prowadzi tylko do powtarzania słów. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi zapomniane przesłanie Ewangelii, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. I byłem taki mały koło tego łóżka. I zobaczyłem moje życie tak, jak widzi mnie Bóg. I zacząłem się modlić i prosić, Panie, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nic nie mam, nie znałem wtedy tej pieśni, że puste ręce przynoszę przed Twój tron. Ale rzeczywiście modliłem się, Panie, wszystko co mam, to jest to, czego Ty nienawidzisz. Moje grzechy, moje przekleństwa, złodziejstwa, łobuzerstwa i krzywdę. Modliłem się nie wiem jak długo, a potem położyłem się spać. I spałem jak jeszcze nigdy w życiu. Obudziłem się rano, przestały istnieć dla mnie bary. 50% mojego słownika znikło. Moje myśli zmieniły się. Byłem listonoszem wtedy, na poczcie pracowałem. Przechodziłem zawsze koło tego samego baru po rejonie, gdzie przypiałem moje napiwki albo miałem samych znajomych. Kiedy wszedłem tam, tamtego dnia, spojrzałem na tych ludzi, na to czerwone światło, ten dym, tą głośną muzykę i nagle poczułem, że ja bym się nudził tutaj, gdybym tutaj siedział. Gdzie nie byłem hipokrytą, sam sobie się dziwiłem. Ja bym się nudził. Co ja tu robiłem przez tyle lat? Co ja robiłem w ogóle z tymi ludźmi? Gdzie ja jestem? Przyszedł Jezus. I narodziłem się na nowo. Byłem innym stworzeniem. Nieodnowionym, nieodmalowanym. Nie zmieniono mi, wiecie, uśmiechu na twarzy. Nie zapisali mnie gdzieś do jakiegoś kościoła. Ja spotkałem Pana Jezusa i zmienił moje życie. I zacząłem głosić tak, jak potrafiłem na początku. Pierwszą moją ewangelizację zrobiłem w hotelu robotniczym dla budowlanki, po której mi pastor powiedział tylko jedną rzecz. Mówi, Bóg był z tobą. Ja się cieszyłem, myślałem, że tak dobrze głosiłem. On mówi, Bóg był z tobą, bo cię nie zabili. To nie była Ewangelia. Tak się obraża ludzi, tak się nie głosi Ewangelii. Ja im powiedziałem, co Bóg o nich myśli. To zapomniałem im powiedzieć, jak ich kocha. Widzicie? Od początku, kiedy chodzimy z Panem, chcemy głosić Ewangelię. Ale musimy się nauczyć, że Ewangelia to jest zwiastowanie Jezusa, a nie naszych poglądów. Chcę wam powiedzieć, że w mojej rodzinie nie byłem pierwszym wierzącym. Wiele lat wcześniej nawrócił się pierwszy mój dziadek, którego znienawidziłem, którego po śmierci ojca wygnałem z domu i którego chciałem odłączyć od naszej rodziny. Całą moją nienawiścią, przynosząc mu wstyd i hańbę wszędzie tam, gdzie mnie zaprosił, przeciwko niemu mówiłem. Teraz zaprosił mnie na obiad do wierzących, a ja sobie umyśliłem plan. I myślę, on mnie na ten obiad zaprosił, żebym ja zobaczył tych kociarzy. Wiecie, kto jest kociarz? U nas na Śląsku kociarz to są ci, co nie są katolikami. I ja myślę, a ja tym kociarzom powiem, jaki on jest bandyta.
Powiem im, że miał 6 żon już. Że pijak i cudzołożnik, że oni nie wiedzą, jaki on jest. I dlatego z nim trzymają. Oni jedli obiad, zaczęli mi mówić o Panu. Ja poszedłem wcześniej do kościoła katolickiego i kupiłem taki ogromny krucyfiks, wiecie, z Jezusem. I ten duży krzyż sobie powiesiłem, żeby było jasne na tym obiedzie, że ja nie jestem z tej kliki, że ja nie jestem kociarz, ja jestem tak jak należy. I siedzę z tym krzyżem, oni mówią o Panu i w pewnym momencie dziadek się do mnie zwrócił, a ja mówię, to jest dobry moment, stałem, mówię, wiecie co, wy nie wiecie jednej rzeczy. To jest pijak, cudzołożnik, łobuz, kłamca, bandyta i na niego najgorsze. I to było moje pierwsze zdziwienie. Ci ludzie zamiast się wzdrygnąć i wyrzucić go, zaczęli mówić aleluja, chwała Panu, jak dobry jest Bóg. Ja myślę, nienormalni. Czy ja się dziwiłem, że oni takiego grzesznika przyjęli, a oni nie grzesznika przyjęli. Oni się cieszyli, jakiego grzesznika Bóg mógł zmienić. W takiego brata, jakiego w nim znali. Czasami, kiedy chodzicie z Panem, ktoś może krytykować wasze życie. Ktoś może mówić wam, że wasze życie jest nie takie, jak powinno być. I tak jak ja zaatakowałem dziadka, że jego życie nie jest takie, jak powinno być. Diabeł przeciwko wam będzie posyłał słowa krytyki. Pozwólcie, że wam coś powiem. Kupiłem kiedyś stary dom. Ja i moi przyjaciele ze zboru w Chełmie pojechali oglądać to cudo, które znalazłem. I brat, który mi go remontował, otworzył drzwi i drzwi spadły na niego i zleciały po schodach. Były tak zbutwiałe. W środku były przemarznięte ściany, rozmrożone, popękane rury i wszędzie grzyb. Trzeba było skuć cały tynk w środku. Wzięliśmy się do pracy. Zmieniłem dach, skułem tynk, położyliśmy nowy, zmieniłem podłogi, włożyłem takie okna, na jakie mi było stać. Zmieniłem ten dom i zamieszkałem z nim, z moją żoną i z moimi dziećmi. Gdybyście przyszli, powiedzielibyście, pchi taki dom na wsi. Człowieku, to chałupa taka, gdzie ty to mieszkasz? Co to za oficyna, co to za byle jaki garaż mam lepszy w Warszawie? Wiecie, kto z was mógłby na ten dom tak powiedzieć, ale nie wiecie, czym on był. Dlatego nie rozumiecie, czym jest teraz. Podobnie jest z grzesznikiem. Kiedy patrzysz na czyjeś życie, może ci się nie podobać jego życie, ale nie wiesz, kim on był, a kim jest dzisiaj, kiedy Jezus go zmienił. Nie wszystko musi być w życiu tak poukładane, jak byśmy chcieli. Pewnego dnia szedłem przez miasto i spotkałem dziewczynę, którą widziałem wcześniej w zborze. Wiecie, ja się modliłem zawsze o żonę. Kiedy się nawróciłem, postanowiłem sobie, podjąłem twarde postanowienie, że koniec chodzenia. Nigdy więcej żadnej randki, żadnych kwiatków, żadnych pierścionków, żadnego I love you, wiecie, nic z tych rzeczy. Koniec z dziewczynami. Że pierwsza dziewczyna, kobieta, jaką poznam, to chcę, żeby to była moja żona. Nie zamierzam już przed żadną otwierać mojego serca. Nie zamierzam wywdzięczać się i wylewać przed nikim. Już nigdy nie będę miał dziewczyny. Wziąłem list i napisałem, Panie, modlę się, daj mi żonę. Taką żonę, z którą mógłbym wypełnić Twoją wolę i pójść tam, gdzie Ty mnie poślesz. Kobietę, która może ze mną pójść tak daleko, jak Ty będziesz chciał i żyć tak, jak Ty będziesz mnie powoływał, żebym żył. I podpisałem to i schowałem i do dziś to mam. Szedłem przez miasto. Zobaczyłem dziewczynę, którą widziałem wcześniej w zborze. Stała tak ciut z tyłu i miała łzy w oczach. Ja pomyślałem, jaka wspaniała dziewczyna. Podobała mi się. Musiała się nawrócić niedawno, myślę, bo płacze tak, jak ja płakałem, jak się nawracałem. Spotkałem ją na mieście, podszedłem do niej. Mówię, witaj, widziałem cię w kościele. Stałaś z tyłu, widziałem, jak się nawracałaś. Płakałaś. Ja już jestem długo wierzący, już 2 miesiące chodzę z Panem. A ty dopiero zaczęłaś swoją drogę. Ona mówi, witam cię, bracie, nawróciłam się 7 lat temu. Wiecie, ja się taki mały zrobiłem. W moich oczach ona była jak prorok, 7 lat. A ja 2 miesiące. Spytałem jej, czy nie spotkalibyśmy się. Czas mijał. I pewnego dnia zaproponowałem jej randkę. Jak wiecie, byłem listonoszem. I jako listonosz miałem ogromną torbę i klucz do wszystkich skrzynek pocztowych. I mogłem otwierać całą, wiecie jak w blokach są skrzynki, prawda? Całą skrzynkę była do mojej dyspozycji. I wpadłem na pomysł, że skoro na razie nie mogę głosić, będę podbijał Ewangelię pieczątką, kiedy są nabożeństwa w zborze i wszystkie rejony zapełnię Ewangelią. I tak po pracy, kiedy już odniosłem wszystkie listy, po 4 kończyłem pracę, napychałem 1000 Ewangelii do mojej torby i wyruszałem w drugi rejon, w niebiesny taki, niebiański rejon. I zaprosiłem ją na taką randkę. 1200 Ewangelii na pierwszej randce rozdaliśmy ludziom. A potem ją zaprosiłem na obiad do najgorszego baru w Bielsku. Wiecie, tam można było dostać po nosie, ale tam był tani bigos. Postawiłem dziewczynie bigos i sobie. Dymu było tyle, że twarzy nie widziałem przy stole. Ale dzisiaj rozumiem, że to był właśnie taki człowiek. Że takie miejsca miały stać się naszym życiem. I takie życie miało stać się naszym udziałem.
Bóg nie powołał nas na salony. Bóg powołał nas, żebyśmy poszli tam drogami Jezusa. Tam, gdzie mój Pan szedł, tam ja miałem iść. I tak na pierwszym bigosie spotkaliśmy się, a 2 miesiące później powiedziałem jej, ja nie chcę dziewczyny żadnej. Chciałbym, żebyś została moją żoną. Chodziłem do mojej żony, wiecie, ona mieszkała w hotelu robotniczym. I pod hotel robotniczy, to był bardzo porządny hotel, tam bardzo pilnowano, wiecie, morale tych kobiet, które mieszkały. Mężczyźni przychodzili jak należy, to przyjechał polonezem z goździczkiem, z kwiatuszkiem, to pan w krawacie, a ja z torbą i z plamą po hot dogu. Poszedłem do mojej żony odwiedzić ją. Koleżanki spojrzały i wszystko wiedziały. Dziewczyna nie ma rozumu chyba. Wielu ludzi mówiło mojej żonie, kim ty się trzymasz? Za jakiego ty człowieka chcesz wyjść? On cię na koniec świata wyciągnie. On jest marzyciel. I gdy mojej żony nie odprowadzałem do domu, musiała wracać sama. Sama sobie musiała do mnie przyjechać i odjechać i tak samo ja jeździłem. Chciałem wiedzieć jedno. Panie, użyj nas tak jak ty chcesz. Koleżanki pukały się w czoło i mówili, dziewczyno, ty nie widzisz, co to za człowiek. A ja, wiecie, ani wykształcenia porządnego nie mam. Ani nie jestem zbyt może bardzo inteligentnym człowiekiem. Różni ludzie pytali moją żonę i próbowali z nią rozmawiać. Znaczy wtedy nie moją żonę, a dziś moją żonę. I tak pewnego dnia staliśmy się małżeństwem. Ślub mieliśmy skromny, nie mieliśmy pieniędzy. Mieliśmy tak mało pieniędzy, że pastor kupił mi spodnie, bo mówił, że już wstyd, żeby bieliznę mi było widać, jak siedzę na nabożeństwie. Tacy byliśmy biedni. Mieszkaliśmy w małym pokoju, nie mieliśmy nic, ale mieliśmy marzenia. Wiecie, co się stało? O 6 rano w piątek Bóg dał mi marzenie. Pojedziesz daleko za horyzont. Wyślę cię do Rosji. Powiem wam jedną rzecz. W 6 klasie, to były lata, kiedy rosyjski był ważniejszy niż matematyka w Polsce. Siedziałem i powtarzałem 6 klasę, bo miałem 2 z rosyjskiego. Nienawidziłem wszystkiego, co ma coś wspólnego z komunistami, z ruskimi i w ogóle tak dalej. Moja szkoła była na ulicy Czapajewa. Jechało się do niej ulicą Lenina. Sami wiecie. Ale przyszło marzenie. W kraju trwała pierestrojka. Gorbaczow niszczył komunizm. A Bóg dawał mi marzenia. Gorbaczow ogłaszał, że wali się Związek Radziecki, a Bóg powoływał mnie na służbę. Pijakiem osiedlowym. Siedziałem na moim motocyklu czasami. Lubiliśmy się spijać chłopakami i wyścigować. Ale kiedy chłopcy szli do domu, siedziałem i patrzyłem, jak zachodzi słońce. Czasami widziałem, jak pociąg do Cieszyna przejeżdżał koło naszego domu. I mówiłem, Boże, gdybyś mi chociaż do Czech, żebym mógł kiedyś pojechać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy, żeby gdzieś porządnie pojechać. Kiedy tata zmarł, byliśmy bardzo biedni. A wtedy zacząłem modlić się, Panie, jeżeli chcesz, żebym jechał do Rosji. I Pan powołał mnie do Rosji. Pomyślałem, muszę iść powiedzieć mojej żonie, że Bóg mnie powołał do Rosji. Kończyła pracę, była zwykłą robotnicą na hali. Wychodziła z zakładu, a jej powiedziałem, wiesz co, muszę z tobą porozmawiać. Bóg mnie powołał do Rosji. A mówi, ja wiem o tym, mnie też. Jednym z fundamentów tego, czym się dzielę z małżeństwami, jest to, że mąż i żona to jest jedno ciało. Wiecie, gdzie to przeczytałem? Słowo Boże nas tak uczy. Jeśli męża Pan powołuje, to i żonę powołuje. Jeśli wy się nawrócicie, wasze domy będą zbawione. Jeżeli tego jeszcze nie oglądasz, to módl się, a jeśli się już modliłeś, to się pomódl jeszcze raz. Bóg chce, żebyś oglądał to. I wiecie, Bóg powołał mnie i moją żonę do Rosji. I ja nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, troszeczkę zlekałem. Ale w pewien piątek też o 6 rano modliłem się w zupełnie innym zborze, u pastora, który mnie nie znał. I ten pastor powiedział do mnie, czy ty nie zauważasz, że Pan powołuje cię do Rosji? A ja mało nie upadłem, wiecie. Mówię, skąd ty wiesz? On mówi, Pan to pokazuje. Ty do Rosji masz jechać. Zacząłem wstawać codziennie o 4:30 rano i spędzać czas przed Panem. I modliłem się, Boże, użyj mnie. Zmień moje życie. Przemień mnie tak, jak chcesz. Nie wiedziałem, że do Boga, jeśli się woła, to przychodzi. Jeśli prosisz, żeby ten, który nienawidzi grzechu i który oddziela cię od świata, przyszedł i stąpił na twoje życie i wypełnił całe twoje serce. Jeśli chcesz, by Jezus cię prowadził, to nie zdziw się, kiedy to się stanie, skoro o to śpiewasz i modlisz się. I tak pewnego dnia, po roku modlitwy, uzbieraliśmy $30. Mieliśmy jedną walizkę i wyjechaliśmy daleko, daleko od domu. I rozpoczęło się zupełnie inne życie. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy żyć z wiary. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy mieć $2 w kieszeni i być 6, 5, 7 tysięcy kilometrów od domu. I chodziliśmy na wspaniałe randki, jako mąż i żona. Wtedy, kiedy tamci, którzy się ze mnie śmiali, byli na granicy rozwodu, po 2 latach małżeństwa ja z moją żoną zaczynałem chodzić na randki i zaczynaliśmy się sobą cieszyć. Poszliśmy na jezioro Bajkał, głęboko w tajdze, nie było budki z lodami. Najczystszy lód na świecie. Zamiast lodów lizaliśmy sople, rozmawialiśmy o Bogu,
i Bóg przygotowywał nas dla dużo większej służby. 2 lata mieszkaliśmy w Estonii, podróżując po Rosji. 2 lata zwiastowaliśmy słowo, zakładaliśmy nowe zbory. Szliśmy przez wiele niebezpieczeństw. Razem przeszliśmy przez więzienia, przez wojny, głód. Staliśmy pod karabinami. Widzieliśmy ludzką śmierć. Bóg prowadził nas i uczył. To nie był koniec. Pewnego dnia stałem przed drzwiami mojego pokoju w Moskwie i patrzyłem na mapę. Podniosłem palec i powiedziałem do żony: Pan powoła nas do Tallina. Ona mówi: gdzie jest Tallin? Ja mówię: nie wiem, szukam. Znaleźliśmy Tallin. W Tallinie kończyła się okupacja sowiecka. Rosyjskie wojska, trwały rozmowy, żeby opuściły Estonię. Przyjechaliśmy do Tallina. Zaczęliśmy codziennie zgromadzać garstkę ludzi. Przychodziło 6 staruszek. I te staruszki słuchały, a my im czytaliśmy Biblię. Po 2 tygodniach pomyślałem: Panie, czy te 2 tygodnie spędziłem tu po to, żeby 6 staruszkom uczyć przez 2 tygodnie o Jezusie? Czy też coś więcej masz dla mnie? Ale niczego nie było. I tak pewnego dnia przyszedł pewien człowiek. Siadł sobie z tyłu, ja miałem wykład dla staruszek, a on słuchał. Byłem ciekawy, kto to. Myślałem, może następny przyjdzie się nawróci. Podszedłem do niego: witam was, jak się macie? On spojrzał na mnie, mówi: chwała Bogu, mówi. Podoba mi się to, co ty mówisz. A ja mówię: kto ty jesteś? Pastorem jestem. Z Tallina, pojedziesz jutro ze mną do więzienia, mówi. I on mnie nie spytał, czy mam czas, czy ewentualnie wyrażam zgodę. Wziął palec mi w nos i mówi: pojedziesz do więzienia jutro ze mną. Przyszedłem do domu, mówię do żony: słuchaj, jadę do więzienia jutro. Przyszedł jeden pastor i mówi, żebym z nim jechał, że trzeba mu pomocnika. Zostanę pomocnikiem w więzieniu. Nie zdążyłem skończyć, słyszę do drzwi. Kobiety przyszły, moje staruszki. Mówią: bracie, ty tam nie chodź. Tam anarchia. Rosyjskie wojska wychodzą ze Estonii. Policja opuszcza, oni tylko na murach siedzą, a w więzieniu anarchia. Codziennie trupa stamtąd wynoszą. Samochód z chlebem wywrócili, kierowca ledwo z życiem uszedł. Ludzi mordują, tam w ogóle nie ma policji już w środku. To jest potężna zona, potężna kolonia karna. Czy kto nie był w Rosji, nie wie, co to znaczy zona. Zona to takie miasteczko więzienne, wioska więzienna, otoczona potrójnymi murami, właściwie 2 murami i po środku zasieki z drutu i psy. W środku nie było policji, policja była tylko na murach. Rzeczywiście codziennie albo uduszonego, albo przedźganego czymś człowieka wynosili, albo podrżnięte gardło ktoś miał. I zaczęli mi mówić: nie jedź. A ja nie wiedziałem, co mam robić. Wiedziałem jedno, Pan mnie tu powołał. I teraz dostałem wyzwanie, żeby jechać i głosić słowo. A więc ważne jest, na ile spełnię to, o co się tak bardzo modliłem. I tak poszliśmy do więzienia i tam zostawiłem moje serce. Wróciłem do domu i mówię mojej żonie: to jest to miejsce, gdzie Pan chce nas widzieć. Zaczęliśmy głosić Ewangelię. I na początku mieliśmy pierwszych 3 braci, którzy się nawrócili. Przyjęli Pana Jezusa i postanowiliśmy, że zrobimy w czwartek wielki chrzest. I w środę na całe więzienie ogłosiliśmy: będzie chrzest. Będziemy chrzcić ludzi. Rano Georg, który był pierwszym pastorem, a ja zostałem 2. Mieliśmy 3 członków w zborze. Przyszedł do kaplicy i znalazł naszych braci zarżniętych. Z wybebeszonymi wnętrznościami na podłogę. Leżeli na środku kaplicy. I mafia powiedziała do niego, więzienna mafia: nie będziecie tu żadnego kościoła robić. My nie potrzebujemy świętych tutaj. Jeżeli was złapiemy na jakimś kościelnictwie, to popamiętasz. A do mnie jeszcze mówili: ty Polak, się trzymaj z daleka, to nie twoja sprawa. Ale wkrótce Georg zaczął głosić dalej. Mój strach mijał i wkrótce mieliśmy 25 osób nowych. I tak pierwszy pastor głosił, 2 pastor za nim się chował. I 25 osób ochrzciliśmy, już nikt nam ich nie zabił. I raz Georg głosił, wiecie, słowo. I ktoś zaczął rzucać kamieniami w okna i przekleństwa krzyczeć na zewnątrz. Przerwał kazanie. Wyjrzeliśmy przez okno. Stało ich około 15. Z kijami i sprętami stali. I mówią do Georga: chodź tu, Klecho, chodź tu. To cię nauczymy o twoim Bogu. Georg przyszedł za kazalnicę, zamknął Biblię. Przeprosił nas. Szedł na dół i byliśmy pewni, że trupa będziemy znosić z ulicy. On podszedł do nich i mówi: czego chcesz, mówi? Mojego Jezusa obrazić? Czy o moim Jezusie chcesz słyszeć? A my patrzymy, oni wszystkie te pręty powypadały. I zaczęli się rozchodzić, tylko jeden został. I mówi: idź ode mnie, nic od ciebie nie chcemy. A nasz pastor podniósł rękę i mówi: widzicie? Wasz pan szatan to jest kłamca. Powiedział, że mnie zbijecie, a teraz uciekacie. Jedziemy do domu. A ja mówię: Georg, czy ja byłem nafaszerowany tą psychologią, tym myśleniem pozytywnym z Polski, wiecie. Georg, ty ich prowokujesz. Kiedyś ci przyleją. Spojrzał na mnie, mówi: wiesz, Bóg nie dla poezji policzył moje włosy. I jak kiedyś dopuści, że któryś spadnie,
to ja podniosę ręce i uwielbię mojego Pana moją śmiercią. A ty się dalej bój. I tak głosiliśmy dalej. I przybywało chłopców w więzieniu. I nagle zobaczyliśmy, że niektórzy z nich nie mają butów, nie mają rękawiczek. Nie mają się w co ubrać. W celach 10 stopni. Jedni mają dobre ubrania, a inni w bieliźnie. W szmacianych, w tektury się owijają nocą i śpią. W mokrych celach. Pojechaliśmy do Szwecji. Wiecie, w międzyczasie, kiedy już pracę rozpocząłem w więzieniu, chcę wam powiedzieć tak, na marginesie. Mieliśmy już jedno dziecko. Urodził się nam synek mały. Mieszkaliśmy w Estonii. I Pan był wierny i we wszystkim naszą rodzinę zaopatrywał. Moja żona i moje dziecko. Bez pomocy zdrowotnej na początku służby zdrowia żadnej. Bóg ratował nasze dzieci, naszego syna, znaczy naszą rodzinę od wielu rzeczy. Wymodliliśmy naszego syna śmierci. Chcę wam powiedzieć, Jezus jest realny. Jeżeli przyjdzie w wasze życie śmierć, to Bóg jest większy niż śmierć. Bywało, że trzymaliśmy naszego syna na rękach. W wielkiej gorączce. Najbliższy lekarz 1500 kilometrów w Polsce, którego mogliśmy pójść. I mogłem patrzeć w niebo. Mogłem przypominać sobie słowa mojego Pana i mówić do Niego, dałeś mi tego chłopca, a więc nie zabieraj mi go. Chcę wam powiedzieć, Pan Jezus przychodził i był realny. Kładłem dziecko w gorączce, a rano podnosiłem zdrowe. Bóg prowadził i będzie was prowadził. I tak nam się rozrastał zbór w więzieniu. Uczyliśmy ludzi o naszym Panu i zaczęliśmy ich ubierać, bo było zimno. Nadchodziła zima. Pojechałem do Szwecji, przywiozłem rękawice, buty, kurtki. I jaka radość była w więzieniu, kiedy wszystkich ubraliśmy. Wszyscy mieli kurtki zimowe, buty zimowe i rękawice i czapki dostali. Jaki smutek był, jak przyszliśmy następnym razem i znowu ludzie siedzieli goli. Się pytamy, gdzie są wasze rzeczy? Oni mówią, przyjechała mafia. Przyszli. Mafia więzienna, wiecie, w więzieniu oni się rządzili, panoszyli. Policjanta nawet zabili. Trzech, nie jednego. I przyszła mafia i zabrali nam wszystko. My nie wiedzieliśmy, co zrobić. Georg głosił kazanie. Przyszli na nasze nabożeństwo. Trzech takich łysoli, wiecie, wielkich. Przyszli tyłem, wchodzą. Takie bary, wiecie, duże chłopy. Przerwali kazanie i mówią, słuchajcie, chcecie mieć tu kościół, będziecie płacić 20%. Nie będziecie płacić 20%, to będziecie płacić inaczej. Wiecie, co to znaczy. 20% wszystkiego, co ma kościół, będziecie dawać. Diabeł przyszedł i postanowił nam wynająć kaplicę. Za 20%. Ja ze strachu nie wiedziałem, gdzie się podziać. Cały czas się bałem. Georg spojrzał, wiecie, na mafiozę i mówi, słuchaj, mówi, synku, ty za słaby i za głupi jesteś, żeby przeciwko mojemu Bogu stanąć. Idź lepiej do domu, idź na cele, spać. On, wiecie, wszystkie kolory przybrał. Popatrzył i mówi do niego, słuchaj, w twoim domu jutro wieczór. To znaczy, nie żyjesz już. Ci ruska mafia powie, że nie żyjesz, to nie żyjesz. Oni mieli kontakty, wiecie, z zewnętrznym światem cały czas. Oni mieli nawet telefony pochowane u siebie. Bywało tak, że przywozili mafiozę do więzienia ruskiego i ledwo wyjeżdżała karetka więzienna, on podchodził do strażnika na bramie i mu mówił, wiesz pan co, pana syn dzisiaj o 15 wychodzi ze szkoły i ma mieć wypadek, ma go samochód przejechać, ale ja mógłbym sprawić, że go nie przejedzie. Pana żona, pod takim i takim adresem mieszkacie, ma mieć straszny wypadek, jak wyjdzie dzisiaj po zakupy do sklepu, ale ja tak mogę zrobić, że się nie stanie, tylko musi mnie wam puścić. Wiecie, strażnik wolał otworzyć i go puścić. Oni wszystko wiedzieli. Oni byli potęgą zła. Oni wszystko wiedzieli. I Georg do niego powiedział, że on głupi. A on się obraził, wyszedł i mówi, jutro u ciebie w domu. Wyszli, czasnęli drzwiami i poszli. I jedziemy do domu. I ja mówię, Georg, no, narobiłeś się teraz. Prowokowałeś, teraz masz. Ja się bardziej o siebie bałem, jak o niego, wiecie. Ale to tak porządnie mówić, że on ma. Ja mówię, coś to zrobił. On cicho. Ja mówię, co teraz będziesz, zabiją cię. On nagle spojrzał na mnie i mówi, zamknij się, mówi. Ty, mówi, Jezusa nie znasz, Mirek. W ogóle nie znasz Jezusa. Cię drugi pastor byłem. Ty nie znasz Jezusa. I jak się zamkniesz, to cię tu wysadzę. 30 kilometrów, sam las. I wilki jeszcze w Estonii. A ja patrzę i widzę, że on gotowy wysadzić mnie. Czwartek czy piątek, nie pamiętam, poszedłem do niego do domu. Jadę do niego do domu i myślę, jakie kazanie na pogrzebie będziemy mówić. I kto poprowadzi teraz to? Jak zawiadomić policję teraz, że trupy w domu? Czyli to się nazywa cielesne myślenie. Ja pukam do drzwi i otwiera Georg z uśmiechem. Mówi, no, jedziemy do więzienia głosić słowo. Ja mówię, żyjesz. Pojechaliśmy do więzienia. Ja wam powiem, to jest błogosławieństwo mieć takiego pastora. Od wielu pastorów możecie się nauczyć, jak kupić albo sprzedać ubezpieczenie. Kaktusa, proszek do prania. Niektórzy pastorzy poślą was do psychiatry, a mój pastor chodził z Panem. To jest przywilej.
Ja słyszałem o takich pastorach, co członków zboru do psychiatry posyłają. I po tym poznaję też, że to są czasy ostateczne. Mój pastor chodził z Panem. Jechaliśmy, on zaczął kazanie. Ja siedziałem złamany, zdruzgotany, ze strachu cały. Przychodzą znowu ci, patrzymy oni tacy inni. Powoli przyszli, nie chcieli przeszkadzać. Tacy skuleni, wiecie, pobożne miny, ręce złożone. Nemu się ręka trzęsie, oczy podsiniaczone. Piotr spojrzał. Czego chcesz, synu? A on spojrzał na niego, mówi, kto ty jesteś? I co się stało tobie? My posłaliśmy człowieka, żeby się z tobą rozprawił. Ale on zmarł w drodze do ciebie, zginął w drodze do ciebie. I my od 2 dni nie możemy jeść. I spać nie możemy. I my dobrze wiemy, że to nie był wypadek. Módlcie się o nas, bo wasz Bóg nas wszystkich pozabija teraz. Czy to była dla mnie największa Ewangelia, jaką słyszałem? Ewangelia o tym, że Bóg jest święty, święty, święty. Bóg nie da z siebie szydzić. Bóg nigdy nie da z siebie kpić. Tego dnia 30 ludzi z mafii było w kościele i nikt nic nie rozumiał, nawet policja. Ale nasz zbór zaczął rosnąć. Wkrótce chrzciliśmy wiele, wiele osób dziennie. Po krótkim czasie otwarliśmy 2 pierwsze szkoły biblijne, jakie powstały w więzieniach. Nigdy wcześniej w żadnym więzieniu byłem w Związku Sowieckim, w Związku Radzieckim. Nie było szkoły biblijnej i nikt nie uczył pastorów. Zobaczyliśmy ludzi, którzy byli jak skarb, jak takie skarby wyrwane z piekła, ze śmierci, z ziemi, z ciemności. Zobaczyłem, jaka potęga, pomyślcie, jaki potencjał jest w ludziach, którzy całe życie o kromce chleba żyli tydzień, którzy spali po dworcach, po zawilgłych celach, po lasach, pijani na chodnikach, a teraz z Biblią mogliby dotrzeć po krańce Syberii. I nikt takich ludzi nie zatrzyma. I zaczęliśmy ich uczyć. Dzisiaj mam przyjaciół w całej Rosji. Nawet w poniedziałek do mnie z Rosji przyjeżdżają. Mam przyjaciół więźniów. Akurat ten, co przyjeżdża, nie jest więźniem, ale jest jednym z przyjaciół z naszej szkoły. Mam przyjaciół więźniów, którzy są dziś pastorami, chcę wam powiedzieć. Diabeł miał dla nich inny plan, ale Bóg miał swój plan i znów się okazało, że diabeł kłamie. Mieli być dawno w grobie, a zakładali zbory w największych krańcach Syberii, gdzie nikt z nas by nie dotrzedł. Gdzie Ewangelia była siana na glebę, na której nigdy nikt wcześniej nie siał. Gdzie wieczerza pańska jest łamana czarnym chlebem, a często z braku wina. W kielichu mają wodę i parę kropli wina tylko. Gdzie ludzie mają jedne buty przez cały rok. Gdzie stare kobiety mają $3 na cały miesiąc. Gdzie nikt z was nie dałby rady. Bóg znalazł sobie ludzi w więzieniu, którzy zaprowadzili Pana Jezusa. Albo inaczej, których Pan Jezus zaprowadził, a oni z Nim szli po krańce ziemi. Nie wyście Go wybrali, On was wybrał, abyście Mu przynieśli owoc. Aby Bóg was mógł powołać. Być może niektórzy z was skończą jako męczennicy. Dzisiaj żyjemy w czasach odstępczej Ewangelii. Dzisiaj naszej młodzieży chce się wmówić bzdury, że trzeba tylko plaskać, skakać i się uśmiechać. Ale na całym świecie giną ludzie, a ciebie Bóg może użyć. Masz tak samo 2 nogi jak ja, 2 ręce. Masz rozum, który ci Bóg dał. I masz Biblię, umiesz czytać i pisać. To wszystkie wymagania. Bóg nie wymaga od ciebie szkoły. Bóg wymaga od ciebie, żebyś prosił w imieniu Jezusa o co sam Jezus by prosił. A Jezus prosił ze łzami w oczach. Panie, zachowaj ich. Nie prosił o świat, o was prosił i on was poprowadzi. Nas zachowywał i was będzie zachowywał. Moja żona rzeczywiście dostała męża wariata, tak jak jej powiedzieli. Wyciągnął ją na koniec świata. Zamiast mieszkania dałem jej autobus. Zamiast bieżącej wody termos z ciepłą wodą. Gotowaliśmy nasze obiady na butli gazowej. Nasz mały syn wychowywał się z tyłu naszego busa. Nasz samochód był naszym domem. Ale nasz Pan chodził z nami. I nic lepszego niż chodzić z Panem. Nigdy nie tęskniłem za tym, co mieli ludzie. Przyjeżdżałem do Polski, patrzyłem, jak ludzie mają domy, firmy, samochody, interesy. Ale za każdym razem, kiedy szedłem do nich na obiad i opowiadałem im, jak słońce, jak Jezus lśni nad Rosją. Oni mówili, wiesz co, my tobie zazdrościmy. Ty to masz życie, a my musimy jutro iść do roboty. A ty jedziesz ryzykować życiem dla Jezusa. Zaczynali rozumieć, wiecie, bo na początku to nam ludzie współczuli. Biedaku, śpicie, tak zimno. Moja żona, wiecie, spała w butach zimowych, w 2 kurtkach i 2 śpiworach. I dalej zimno. W naszym moskiewskim mieszkaniu nam woda w szklankach zamarzała. Na początku nam ludzie współczuli, ale szybko przestali, kiedy zobaczyli, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo Jezus przyszedł. Bóg obiecuje w waszym domu gości. Bóg mówi, że jeżeli będziecie Mu wierni, będziecie trzymać to słowo mocno w swoje ręce, możecie się spodziewać dzisiaj wieczór gości. Przyjdziemy do was i będziemy z wami wieczerzać.
powiedział Jezus. Ja i ojciec przyjdziemy. Wiecie, co to znaczy wieczerzać? Wieczerza zaczyna się wtedy, kiedy nadchodzi ciąga zmrok i ciemność. Nad światem będzie coraz ciemniej. Nad światem będzie coraz więcej łez. Coraz więcej ludzi będzie rozkładać bezradnie ręce. I przychodzi czas, kiedy my będziemy mogli się świecić. Po 2,5 roku mieliśmy zbór 350 osób. Jeden z największych więziennych zborów na wschodzie. Już dzisiaj są większe. Pewnego dnia wyruszyliśmy na urlop do Polski. I Pan powołał mnie. Znów w swój niezwykły sposób. Moja żona pakowała swoją małą torbę, walizkę. Mieliśmy już trochę rzeczy, dorobiliśmy się w Estonii mebli. Podarowali nam lodówkę. Raz nas obrabiowali, dorabialiśmy się od nowa. Takie życie misyjne było. Moja żona pakowała swoją małą walizkę. Nasz synek spał. Przyszedłem do kuchni, spojrzałem na nią, mówię. Kochana, zabierz z kuchni to, co ci może być potrzebne na następne wiele lat. Już nigdy nie zobaczysz tego domu. Wiedzieliśmy, że to ostatni raz. Przyjechałem do Polski. Po 2 tygodniach Pan powołał mnie do służby. I tak jestem pastorem kościoła w Chełmie. Zboru w Chełmie. Głoszę w Chełmie. Mam ukochanych ludzi w Chełmie. Mogę podróżować, dzielić się moim Panem. Uwierzcie mi, że świadectwo tego, co zrobił Jezus, jest większe niż tego, co zrobiłem jako grzesznik. Może myślisz o sobie też, że jesteś nikim wielkim, ale chcę ci powiedzieć, czy jesteś doktorem, czy jesteś inżynierem, czy teraz bronisz dyplom, a może chodzisz do szkoły i nie widzisz nadziei, kimkolwiek jesteś. Bóg nie szuka twojego wykształcenia. Bóg nie szuka tego, kim jesteś. Dzisiejsze zapomniane przesłanie Ewangelii powinno brzmieć, kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie. Bóg nie potrzebuje tego, kim jesteś. Bóg potrzebuje twojego posłuszeństwa i użyje ciebie. Poprowadzi cię tam, gdzie są ludzie, którzy na ciebie czekają. Ostatnio 3 razy głosiłem w Meksyku. Głosiliśmy na śmietniskach. Maleńkie dziewczynki, takie jak te, które tu siedzą, mieszkają razem ze świniami w tekturowych pudłach. Dzieci żyją na śmietniskach. Ludzie jedzą ze śmieci. Przywiozłem zdjęcia, które ludzie nie mogli uwierzyć. Pośród śmieci i świń żyją dzieci i ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Na jednym śmietnisku pośród slumsów zobaczyliśmy z 2 gałęzi zrobiony krzyż. Kazalnicę zbitą ze starych desek. I zobaczyliśmy człowieka, który tam zamieszkał. Prostego Meksykanina, który zaczął świecić Jezusem, tak jak wy możecie świecić. Wiecie, kiedy po raz pierwszy w życiu przekraczałem Rio Grande i szliśmy głosić, zatrzymałem się, to był zachód słońca i pomyślałem, Boże, jaki Ty jesteś wielki. Patrzyłem na ten zachód, jak piłem pisko i staczałem się na samo dno, a Ty podniosłeś moje życie i poprowadziłeś mnie. Teraz mogę iść po krańce ziemi, nie mam dużej wypłaty. Nie myślcie, że łatwo mi się mówi, że podróżuję sobie do Meksyku, bo pewnie nie wiadomo, ile zarabia. Jak chcecie wiedzieć, nie jest tajemnicą. Mam 1000 złotych jako pastor miesięcznie. Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy. Bóg potrzebuje ciebie, ciebie i ciebie. Możesz być bez butów. Bóg ma buty. Możesz nie mieć co ubrać. Bóg ma co ubrać. Ale Bóg potrzebuje ciebie. Jak ty nie pójdziesz, to nie usłyszą. Są tacy ludzie, którzy nie mają bieżącej wody. Nie umią pisać i czytać, ale są wielkimi świętymi. Na odgłos trąby, na głos Archanioła. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy porwani do Pana. I tak zawsze już z Nim będziemy. Dzisiaj Kościół pociesza się chichami i śmiechami. Klauni stoją za kazalnicami, rozśmieszając młodzież. Mówiąc ludzi, don't worry, nie przejmuj się, wszystko jest dobrze. Ohyda, sodomizm w postaci Toronto Blessing i Ewangelii sukcesu zalewa wiele kościołów. Ludzie chcą się śmiać, ale coś wam powiem. Nad Jeruzalem, które było w dużo większej, w dużo lepszej kondycji moralnej niż Warszawa, Jezus zapłakał. Nad Warszawą Duch Boży płacze. Już wkrótce staniemy w kolejce po wypłatę. Ja biegnę, żeby wziąć wieniec. Biegnę i nie chcę być ostatni. Chcę wziąć wieniec, wieniec chwały. Ludzie śpiewają dzisiaj pieśni, że dostaniemy wieniec chwały od Jezusa po to, żeby Mu rzucić go do nóg i oddać cześć i chwałę. Ale to są kłamcy, nie słuchajcie tych piosenek. Jeżeli nie potrafisz dzisiaj swojego życia i wygody złożyć u nóg Jezusa, to już na pewno wieńca chwały nie dostaniesz, bo byś go nigdy nie złożył. Stałbyś się jak diabeł. Dzisiaj Jezus czeka, co Ty zrobisz. Miałbym jeszcze 1000 świadectw, wiem, że mój czas się kończy. Moim największym świadectwem jest to, że kiedy Jezus weźmie nasze życie w swoje ręce, to może zrobić wszystko,
Wszystko, wszystko. Ale potrzebuję tylko ciebie. Ja nie głoszę wam jakiegoś przesłania sukcesu i wiary. Na zasadzie, że wiara to, wiecie, jakaś tam siła na końcu języka. To są bzdury. Wiara to chodzenie z Bogiem. Wiara to znaczy, że Jezus jest żywy i realny. To jest wiara. Wiara to znaczy chodzić z Bogiem. Chodźcie ze swoim Jezusem. Niech was Pan błogosławi. Chwała Bogu. Jestem tutaj z dwóch powodów. Pierwsze to to, że młodzież prowadzi nabożeństwo. A drugi powód to nawet chyba przede wszystkim dlatego, że za tydzień chcę przyjąć chrzest wiary. I jakby mi ktoś rok temu powiedział, że tutaj będę stać i będę się chrzcić, to bym nie uwierzył. I siostra Fredzia jest mi świadkiem, że jak ruszyłem do zboru, to pierwsze, co powiedziałem, to tylko nie każcie mi się chrzcić. Pochodzę z rodziny trochę podzielonej, ponieważ mój tata jest takim typowym katolikiem. Natomiast moja mama jest członkiem wspólnoty neokatechumenalnej i tam też wśród tych ludzi się wychowywałem. Od nich otrzymałem wszelką wiedzę o tym, kim jest Jezus i co dla mnie uczynił. I tam też miałem kontakt z Biblią. Moja mama mi wpoiła to, że Biblia jest bardzo ważną księgą, która daje nam odpowiedź na nasze życiowe pytania i tam mamy czerpać mądrość. I mama była osobą, która mnie wychowała. Natomiast mój tata, z nim relacje były dosyć trudne, albo raczej ich nie było, ponieważ no, jakoś tak się ułożyło. Mieszkamy razem, ale nigdy jakby nie czułem tego, że on jest moim ojcem, nie zajmował się mną, oprócz tego, że mnie utrzymywał. I później przyszedł taki czas, że wstąpiłem do tej wspólnoty neokatechumenalnej już jako członek, miałem swoją wspólnotę. Tam jakoś wzrastałem, a po pewnym czasie przyszedłem do takiej grupy młodych ludzi. To była grupa charyzmatyczna. I tam zobaczyłem, że chrześcijaństwo może mieć trochę inny wymiar niż to, co otrzymałem od mamy i od wspólnoty. Tam działy się rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia i działał tam Duch Święty w taki sposób, o jakim ja nigdy wcześniej nie słyszałem. I wtedy też pojawiły się moje pierwsze wątpliwości, jakieś poszukiwania. Nawet przez okres niecałego pół roku chodziłem do zboru Betlejem, później tutaj na kilku nabożeństwach. Ale że miałem 15 lat, to stwierdziłem, że zmiana kościoła w tym wieku jest rzeczą bezsensowną i jakoś te moje wątpliwości znikły. I zaangażowałem się bardzo w życie kościoła, ale moje życie, ja po prostu nie byłem nawrócony. I z biegiem lat moje życie coraz bardziej się oddalało od Boga poprzez mój grzech. Zaczynały się pojawiać nałogi, nałogowo paliłem papierosy. Swego czasu bardzo dużo piłem, miałem swoje eksperymenty z narkotykami. I to był czas też, kiedy ja odszedłem najpierw z tej grupy charyzmatycznej, później z mojej wspólnoty. Jakby wtedy osiągnąłem takie swoje dno, ponieważ no, moje życie moralne było bardzo niskie i jakby niedzielę spędzałem na odsypianiu soboty po intensywnych imprezach. I tak wyglądało moje życie. Ja się czułem z tym bardzo źle, ponieważ miałem świadomość, że to jest złe, chociaż jakby chciałem to od siebie oddalić, bo wiedziałem, co na ten temat myśli Bóg. A ja chciałem go wyprzeć ze swojego życia, tyle że ja wcześniej oddałem mu swoje życie i to już nie było takie proste. I wtedy, jakby kiedy brakowało mi Boga, kiedy byłem już taki strasznie samotny, zacząłem chwytać się jakiejś tam filozofii. Miałem nadzieję, że polepszę świat poprzez jakieś tam moje lewicowe poglądy. Nawet chciałem się do partii zapisać. Ale w te wakacje minione, w przedostatnią sobotę sierpnia, czułem się tak strasznie samotny, że całą noc przepłakałem. Nie bardzo nawet wiedziałem, co się ze mną dzieje.
Jedyne, czego byłem świadomy, to to, że po prostu brak mi Boga i że Go odrzuciłem. I On się upomina o mnie, bo jak już wspomniałem wcześniej, oddałem Mu życie. I wstałem w niedzielę rano z łóżka i nie bardzo wiedziałem, gdzie jechać. Chciałem gdzieś jechać, gdzie się ludzie modlą. No i wiedziałem tylko, że jest zbór w Nowej Hucie, w NCK-u. Nie wiedziałem, czy nic się nie zmieniło od tego czasu, kiedy byłem ostatnio, czy sala jest ta sama, bo minęło kilka lat. Ale okazało się, że sala jest ta sama. Akurat nadjechało 502 na Wiślickiej, wsiadłem i wtedy przyjechałem pierwszy raz do zboru na nabożeństwo. I z biegiem czasu, kiedy chodziłem na nabożeństwa, słuchałem kazań i jakby uczestniczyłem w życiu zboru, jakby na nowo oddałem swoje życie Jezusowi jako mojemu Panu i Zbawcy, co jakby nie było bez znaczenia. I chcę jeszcze zaznaczyć, że Bóg się o mnie bardzo upominał, ponieważ właśnie w te wakacje, jeszcze przed tym, jak tutaj przyszedłem, była ewangelizacja Kościoła Misja Łaski na Rynku Głównym i akurat pastor tamtego zboru z jakimś bratem mnie zaczepili i zaczęli się pytać, co jest potrzebne do zbawienia. I to była taka ankieta, akurat powiedziałem, że nic nie jest potrzebne prócz naszej tam decyzji. W każdym razie odpowiedziałem dobrze, oni byli zaskoczeni. Bo chyba każdy odpowiadał inaczej. I chwilę rozmawialiśmy i to był pierwszy raz, kiedy ja pozwoliłem się po moim odejściu z kościoła w ogóle za mnie pomodlić. No i myślę, że to był też taki ważny moment. I jak tu już zacząłem naprawiać swoje życie, odchodzić od grzechów, odchodzić od moich nałogów. Także takim ważnym momentem było to, kiedy ja mogłem pierwszy raz porozmawiać z moim ojcem, co zresztą tutaj składam już świadectwo i była to pewna środa, kiedy po raz pierwszy w życiu z nim rozmawiałem i mogliśmy sobie wiele rzeczy wyjaśnić i to też dało nam pewną wolność. To, że nasze relacje teraz są takie, a nie inne, to rzeczywiście jest efektem tej rozmowy i tego, że Bóg mnie wtedy poprowadził. Choć zepsuły się moje relacje z mamą, ponieważ ona jest przeciwna, żebym tutaj chodził. Ale już po pewnym czasie, w zasadzie to było pół roku temu, jak widziałem, jak Natalia się chrzci, podjąłem decyzję, że ja też chcę być ochrzczony, ponieważ skoro uwierzyłem, że Jezus jest moim Panem i doświadczyłem tego, jak On mnie uwolnił z tylu rzeczy, to podjąłem tę decyzję i dzisiaj stoję przed wami, aby wam wyznać, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, i Wyzwolicielem. Dziękuję. Chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Witam was serdecznie. Jest to dla mnie ogromny przywilej, że mogę stanąć na tym miejscu i oddać naszemu Panu chwałę. Byłem troszeczkę zaskoczony, kiedy poproszono mnie o świadectwo, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że Bóg jest takim Bogiem, który mnie zaskakiwał tyle razy w życiu, że nie powinienem być zdziwiony. Dlatego cieszę się, że mogę wam powiedzieć to, co Jezus Chrystus uczynił w moim życiu. Dzisiaj przez całe uwielbienie, przez cały ten czas, kiedy się modliliśmy i w pieśniach, i wierzę w to, że Duch Święty nas zachęca, pobudza dzisiaj do tego, abyśmy przestali szukać swoich pomysłów na rozwiązania problemu we własnym życiu. Mamy różne w życiu problemy. Ja wierzę w to, że dzisiaj w głowach naszych, w naszym życiu, w domach są różne problemy. To mogą być problemy finansowe, to mogą być problemy związane z uzależnieniem samego siebie od czegoś. To może być problem grzechu, który jest w naszym życiu i z którym sobie nie potrafimy poradzić. To może być uzależnienie kogoś w rodzinie, to mogą być różne rzeczy. Ale dzisiaj jesteśmy z łaski Jezusa Chrystusa na tym miejscu, aby właśnie dostać tą moc Bożą, tą inspirację Ducha Świętego do tego, aby powierzyć Panu drogi swoje, a On wszystko dobrze uczyni. Ja szukałem rozwiązań w swoim życiu przez wiele, wiele lat. Sam. Dusza towarzystwa. Od młodości grałem na gitarze. Obracałem się w różnym towarzystwie. Miałem marzenia. Chciałem mieć żonę, chciałem być dobrym, wspaniałym ojcem. A skończyło się tak, że wylądowałem
w więzieniu. Skończyło się tak, że zostałem bezdomnym alkoholikiem. Gdzie te marzenia? Gdzie to wszystko? Szukałem rozwiązań według własnych pomysłów. Już w wieku 10 lat się pierwszy raz alkoholu napiłem. Później już było coraz gorzej. Wydawało się, że kiedy się ożenię, to będzie wszystko dobrze. Kiedy się ożeniłem, to zaraz po ślubie żona była w ciąży, pod wpływem alkoholu uderzyłem żonę. Nie radziłem sobie z tym. Było coraz gorzej. Ja nie lubię o tych rzeczach starych opowiadać, ale chcę troszeczkę opowiedzieć dlatego, żeby mieć ten obraz, z jakiego bagna Chrystus może człowieka wyciągnąć. I ma tą łaskę dzisiaj dla każdego z nas. Było tak, że małżonkę traktowałem jak przedmiot. Mieliśmy trójkę dzieci, mieszkaliśmy na wsi, wyjechaliśmy z Wrocławia na wieś, bo oczywiście, kiedy był problem z alkoholem w moim życiu, to wszystko zwalałem na teściową, więc wyjechaliśmy na wieś, gdzie zamieszkaliśmy sami, było jeszcze gorzej. Trójka dzieci. Pamiętam do dzisiaj płacz w kącie dzieci. Pamiętam do dzisiaj, kiedy wylewałem wodę, kopałem w wiadro, kiedy moja żona na kolanach sprzątała. Miałem dobrą pracę, pracowałem na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, zarabiałem duże pieniądze, a moja żona prała we Franii, przy 30-stopniowym mrozie chodziła po wodę do studni i wszyscy chodziliśmy do Wychodka. Wszystko miałem poukładane, ale nie w tym kierunku, co trzeba. I przychodziły takie momenty, kiedy sobie myślałem, jak to będzie w życiu dalej. I sobie z tym nie radziłem. Był taki czas, kiedy popchnąłem moją małżonkę na szybę, kiedy się pokaleczyła. Była krew. Zapłakałem wtedy bardzo szczerze. Uklękłem na kolanach przy niej i błagałem ją o przebaczenie. Obiecałem, że więcej się to nie powtórzy. Ale byłem bardzo słaby. Po 2 tygodniach znowu było to samo. I moja żona wyjechała do Wrocławia z powrotem, bo stamtąd pochodzi. Do mamy. Ja wyjechałem za nią. I ta gehenna trwała kupę czasu. I był taki moment, kiedy obudziłem się, zobaczyłem, że nie ma koło mnie dzieci, że nie ma koło mnie żony. Wyszedłem pić dalej. Po 3 dniach zamknięto mi drzwi na zamek dolny i zostałem bezdomnym degeneratem, alkoholikiem. Mówiono do mnie damski bokser, mówiono do mnie bandyta, mówiono do mnie żul, alkoholik. Obudziłem się na stole bilardowym, zasikany. Spojrzałem na swoje życie i powiedziałem, to musi być koniec. Postanowiłem coś ze sobą zrobić, ale jeszcze przyszła mi myśl, że najpierw zabiję swoją żonę, a później siebie. Ale wiedziałem, że to jest złe. I zadzwoniłem na policję i powiedziałem, panie policjancie, ja mam myśli samobójcze i zabójcze, chcę zabić swoją żonę. A on powiedział, to jest rzecz psychiatry, a nie nasza. Zadzwoniłem do psychiatry, powiedziałem to samo i ona powiedziała, dobrze, proszę przyjechać, opowiedzieć. Kiedy przyjechałem, byłem bardzo szczęśliwy, bo iskierka nadziei w moim życiu zabłysła, że jest ktoś, kto mnie wysłucha, że jest ktoś, kto mi pomoże. I kiedy ja się zwierzałem tak, odwróciłem się do tyłu, spojrzałem i za mną stała policja, zabrali mnie na izbę wytrzeźwień, przypięli mnie w pasy i byłem najbardziej samotnym, pożałowania godnym człowiekiem. I pomyślałem sobie wtedy, że nikt mi nie pomoże już. Że nie ma dla mnie żadnego ratunku. Kiedy wyszedłem stamtąd, miałem ze sobą nóż, szedłem w kierunku mojej żony, bo wiedziałem, że jest u siostry. I powiedziałem, tak zrobię, tak zakończę, ale najpierw udowodnię jeszcze, kim jestem. I kiedy tak szedłem, zasłabłem, znalazłem się w szpitalu, tam mnie odtruli i tam jakaś iskierka tak zabłysła, że zachciało mi się żyć. Pojechałem na Śląsk, bo pochodzę z Górnego Śląska, aby rodzina mi pomogła i rodzina mi powiedziała tak, owszem, pomożemy ci, ale warunek jest taki, że pójdziesz się leczyć. Nie miałem innego wyjścia. Poszedłem na odwyk do Gorzyc i tam się zaczęła gehenna następna. Myśli rozwalały mi mój umysł. Kiedy spojrzałem w przeszłość, zobaczyłem płaczące dzieci, zobaczyłem krew, zobaczyłem płaczącą żonę, teściową, rozwaloną rodzinę, rozwalone życie, zobaczyłem totalne ruiny mojego życia. I nie było dla mnie żadnej nadziei. I tam chodziłem po parku i szukałem drzewa, na które mam się powiesić. Ale tak sobie pomyślałem, jeszcze zaczekam dzisiaj.
Może coś się wydarzy. I przyszedł taki czas, kiedy tam na odwyku popatrzyłem, taka mała karteczka wisiała, taki plakacik i tam było napisane: przyjdź w czwartek albo w niedzielę, przyjeżdża misja Elim, to jest misja z Wisły i tam są głoszone świadectwa ludzi wyzwolonych z nałogu i tam są pieśni śpiewane i tam możesz zjeść ciastko i napić się kawy. Jaki byłem szczęśliwy, kiedy mogłem pójść na to ciastko i na tą kawę, bo to dla mnie było wtedy ważne. I kiedy poszedłem tam, usłyszałem coś niesamowitego. Przyszli ludzie i mówili tak: słuchajcie, byłem tutaj na tym odwyku, kiedy usłyszałem świadectwo, że Jezus Chrystus, kiedy przyjąłem Go do swojego życia, kiedy oddałem, powierzyłem Mu swoje drogi, On uratował mi rodzinę. Dzisiaj mam znowu rodzinę. Nie muszę pić. Dzisiaj było mówione. Tutaj brat mówił: jestem wolny w Jezusie Chrystusie. Ja to wszystko słuchałem, ale wiecie co? Całe życie byłem wierzącym człowiekiem, sobie pomyślałem. Przecież byłem ministrantem. Ale zawsze w tym momencie znowu zacząłem myśleć: jak ja sobie nie pomogę, to nikt inny mi nie pomoże. Ale widziałem w tych ludziach coś, czego wcześniej nie widziałem. W oczach tą radość. Kiedy oni się dzielili tym życiem, gdzie ja bym się nawet nie pochwalił odrobiną tego życia, to ja widziałem w nich radość, kiedy oni to mówią. Ja mówię: jak to jest? I wiecie, i wtedy coś we mnie tutaj, coś się wydarzyło. I kiedy przyszedłem na drugi raz na to spotkanie, to nie na ciastko i na kawę, ale po to, żeby posłuchać. Po to, żeby posłuchać, jak oni wyszli z tego bagna. I usłyszałem pieśń: kiedy w jasną, spokojną, cichą noc. I ta pieśń mnie rozwaliła tam. I zapłakałem wtedy. I wtedy ten Paweł, lider tej misji, zapytał się: kto chce, aby dzisiaj się pomodlić o Niego, aby się pojednać z Chrystusem, to niech wyjdzie na środek. Ja byłem tam pierwszy i ostatni. I ten człowiek mnie przytulił, taki duży ten człowiek jest, tak mnie przycisnął do siebie, zapłakał nade mną i zaczął krzyczeć: Panie, zlituj się nad tym człowiekiem. Ja sobie pomyślałem: jak to? Przecież ja jestem damskim bokserem, jestem żulem, jestem nikim. I obcy człowiek płacze nade mną. I ta Boża miłość tego człowieka ogarnęła moje serce. I tam pierwszy raz w życiu zakrzyczałem: Panie, jeśli jesteś, ratuj mnie i moją rodzinę. I tam zaczęło się moje nowe życie. Nic się nie wydarzyło. Dalej byłem bezdomny, dalej byłem na odwyku, ale miałem w sercu coś, czego wcześniej nie miałem. Miałem nadzieję. Poszedłem do biblioteki, wypożyczyłem Biblię. Była jedna Biblia. Wiem, że dla mnie. Była jedna, jedyna. Wypożyczyłem, zacząłem czytać. I było coś niesamowitego, kiedy czytałem psalmy, kiedy modliłem się psalmami, kiedy Bóg zmieniał moje życie. I zacząłem uczestniczyć w terapii. Wiedziałem, że moje życie się odmieniło. Przychodziłem na każde spotkania misji. Kiedy wyjechałem z tego odwyku, postanowiłem wrócić do Wrocławia i walczyć o moją żonę i moją rodzinę. Ale już nie pięściami, nie strachem, ale w modlitwie i w poście. I kiedy przyjechałem do Wrocławia, byłem sam. Przeczytałem napis: Dobry wieczór we Wrocławiu. Pamiętam jak dzisiaj. Pomodliłem się i powiedziałem: Panie, prowadź mnie, bo nie mam tutaj nikogo. I poszedłem do żony. Umówiłem się na spotkanie. I byłem taki pewny, że jak powiem, że się nawróciłem, że kocham Jezusa, to żona mi wpadnie w ramiona, bo zresztą często wpadała mi w ramiona, kiedy ją przepraszałem. I przyszedłem tam i powiedziałem: Kasiu, jestem innym człowiekiem. Jezus Chrystus zamieszkał w moim życiu. To najpierw mi pokazała tak, a później powiedziała: wiesz co, może i zamieszkał, ale ja mam inne plany na moje życie. Złożyłem wniosek o rozwód, o pozbawienie praw rodzicielskich, o znęcanie się, o alimenty. Dostałem w plecy taki cios, że wyszedłem stamtąd zgarbiony. Ale Boża łaska znowu mnie podźwignęła. I stanąłem znowu i zacząłem walczyć w modlitwie i w poście. W dzień chodziłem na dworzec, głosiłem Ewangelię. Powstała grupa zwiastująca na dworcu Ewangelię ludziom bezdomnym, a w nocy klęczałem w oknie i wołałem do Pana: Panie, ratuj mnie i moją rodzinę. I jeździłem do Wisły na dni trzeźwości i zawoziłem narkomanów i alkoholików, przyjeżdżałem. Moja żona często mi obiecywała, żeby pojedzie ze mną do Wisły. Nigdy nie pojechała. Codziennie patrzyłem, kiedy będzie z pracy szła, żeby jej chociaż na chwilkę powiedzieć, że coś o Chrystusie, coś o miłości, trochę o wybaczeniu. I tak życie trwało.
I myślałem, że jest coraz lepiej, ale w pewnym momencie się dowiedziałem, że poznała człowieka i związała się z nim. Jaki cios dostałem znowu. Jaki cios. Było mi bardzo ciężko. Serce moje pękało, kiedy widziałem, że obcy człowiek prowadzi moją córkę za rękę. Klęczałem na kolanach i wołałem: Panie, jak to jest, że obcy facet prowadzi moje dziecko? Ale moje serce było odmienione. Nawet go nie straszyłem. Nawet nie próbowałem go pobić, gdzie kiedyś w starym życiu bym to zrobił. A to tylko dlatego, że wcześniej przeczytałem w Słowie Bożym obietnicę, która dotknęła moje serce. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Patrzyłem, widziałem ruiny i to był fakt, ale prawda jest w Słowie Bożym. I kiedy złapałem się tej obietnicy, nawet ludzie mi mówili z kościoła: a może nie jest dane twojej żonie, a może ty nie jest dane twojej rodzinie. A ja mówię: czytaj to słowo, bracie, siostro, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony ty, Kasia i twoje dzieci. I tego się złapałem. Było coraz gorzej, ale w moim sercu była ogromna nadzieja. I kiedy doszło do sprawy karnej, tak trwało 10 miesięcy, i kiedy doszło do sprawy karnej, o znęcanie się, poprosiłem żonę: Kasiu, spotkaj się ze mną po tej sprawie, jeśli mnie nie zamkną. Ona powiedziała: okej, spotkam się. I po tej sprawie karnej dostałem wyrok, wyszliśmy z sądu, poszliśmy na herbatę do knajpki. I tam dzień wcześniej się modliłem o to. Mówię: Panie, pokaż mi, co, powiedz mi, co mam jej powiedzieć. Chcę się z nią pożegnać, chcę jej dać spokój już, nie chcę już na siłę. Nie chcę żyć, chcę się uwolnić od tego wszystkiego, chcę być tylko z Tobą. Pokaż mi, co mam jej powiedzieć. I mówiłem jej wtedy, wyciągnąłem Biblię na stół w tej knajpie i mówiłem o Bożej łasce, mówiłem o przebaczeniu, mówiłem o życiu i śmierci, o piekle i o niebie. Mówiłem wszystko, co Bóg położył mi na serce. I w pewnym momencie, pierwszy raz od 10 miesięcy, w moje serce przyszło pragnienie, aby moja żona była zbawiona, a nie pragnienie, aby moja żona do mnie wróciła. I tam Boża moc wpłynęła na to miejsce. I zaczęła moja żona płakać. I płakała, a ja płakałem razem z nią. I zapytałem się: Kasiu, dzisiaj jest czas, który dał nam Pan. Czy chcesz się dzisiaj pojednać z Bogiem? I powiedziałem: jeśli chcesz, czekam tu z moją dłonią. Podasz mi tą dłoń i będziemy się razem modlić. Zamknąłem oczy i moim największym marzeniem było wtedy, aby ona dotknęła tej dłoni. I w pewnym momencie złapała mnie za rękę i tam w tej knajpie, przy herbacie, zaczęła wyznawać grzechy. I tam pojednała się z Chrystusem. Wyszła z tej knajpy, z tej piwnicy odmieniona. Wyszła pojednana z Bogiem. Po paru dniach byliśmy razem. Czy są dla Boga rzeczy niemożliwe? Dzisiaj jesteśmy szczęśliwą rodziną. Bóg pobłogosławił nam czwartym dzieckiem. Dzieckiem, które już w łonie matki słyszało uwielbienie. Dzieckiem, które w łonie matki słyszało modlitwę. Dzieckiem, które nie słyszało przekleństwa. Alkoholu nie widziało. Nie widziało papierosów w naszym domu. I kłótni, tak? Nie, kłótni nie. Kłótni nie słyszało. Dlatego to, co dzisiaj, do czego Bóg, do czego Duch Święty nas prowadzi, do czego nas dzisiaj zachęca, do tego, aby przestać o własnych siłach walczyć z problemami. Aby przestać o własnych siłach, aby skasować tą receptę na swoje życie, aby powierzyć ścieżki Bogu, bo w Chrystusie mamy zawsze zwycięstwo. Ja Bogu dzisiaj dziękuję, że mogłem się podzielić tym świadectwem. Dziękuję dzisiaj, że mogłem Jezusowi Chrystusowi oddać chwałę. I dzisiaj Bóg mówi do twojego serca, do mojego. Powierz Panu drogi swoje, On wszystko dobrze uczyni. I wyjdziesz odmieniony z tego miejsca dzisiaj na moją chwałę, na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen. Wydarzyło się to wczoraj, przedwczoraj, wydarzyło się to lat temu, już 14, prawie 15, ale dopiero niedawno Bóg uświadomił mi, jak wielkiej łaski doświadczyłem wówczas. Kiedy ostatnio śledzimy doniesienia prasowe, radiowe,
o ilości ofiar mrozu w Polsce, kiedy tak dramatycznie rośnie ilość ludzi, którzy umierają z zimna na ulicach. Pierwsze dwa dni grudnia to było kilkanaście, chyba 18 osób. W tej chwili już jest około 80. Chociaż zima jeszcze się na dobre nie zaczęła. Kiedy zaczęliśmy się modlić o tych, którzy są w takich właśnie w trudnych warunkach, nie znajdują opieki, nie znajdują pomocy, Bóg przypomniał mi sytuację, która była moim udziałem. Jak wiecie, byłem alkoholikiem. Ostatni mój ciąg alkoholowy trwał 9 miesięcy non-stop i to prawdziwy cud, że przeżyłem, a jeszcze większy cud, że dzisiaj mogę stać przed wami i jeszcze większy, że mogę dzielić się tym, co mam z innymi i pomagać też innym. Wydarzyło się kiedyś, że wychodząc z knajpy pijany, tak totalnie usnąłem w zaspie. To był grudzień też bardzo mroźny. Usnąłem w zaspie i ktoś mnie znalazł w tej zaspie i ktoś mnie zaprowadził do domu. Ja dowiedziałem się na drugi dzień dopiero, że od dwóch sąsiadów, że ktoś przyprowadził mnie do domu. Obudziłem się u siebie w domu, mokroteńki, w ubraniu, ale w domu. I przez kilka dni próbowałem dojść do tego, kto mnie zaprowadził do domu. I wiecie, to mała wieść, wszyscy wszystkich znają, ale nikt nie był w stanie mi powiedzieć, kto to był ten, który mnie zaprowadził. To było gdzieś prawie kilometr, trochę ponad kilometr odległość. I właściwie tak potem już zaniechałem tych dociekań, kto to był, który mnie zaprowadził. I teraz właśnie, kiedy na Nowogródzkiej modliliśmy się, Bóg powiedział do mnie tak wyraźnie: teraz już wiesz, kto to cię wówczas zaprowadził. To było coś tak mocnego, tak zadzwoniło w moim sercu, że wiecie, nie przestajemy się modlić o tych, którzy umierają na ulicach. Nie przestajemy ani na moment, ale wiemy, do kogo mamy wołać i wiemy, kto ich wszystkich odnajdzie. Ja tego doświadczyłem i wiecie, wdzięczność w moim sercu jest w tej chwili tak ogromna, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nie byłoby mnie tutaj na pewno, gdyby nie. Nie ta Boża łaska. Odpokutowałem to, w cudzysłowie odpokutowałem, bo wylądowałem potem w szpitalu z ropnym zapaleniem płuc. Do dzisiaj jedno płuco mam częściowo zwapnione po tych perypetiach. 3 miesiące szpitala, 2 miesiące sanatorium. Ale jestem przed wami, żyję. I wydarzył się cud. Potem przed moment, kiedy na odwykówce spotkałem Jezusa Chrystusa i od tego czasu należę do Niego już całym sercem. A zaczęło się kiedyś w zaspie. W zaspie na mrozie. Byłbym tam został. Byłbym tam został. Dziękuję. Chwała Panu. Ja chciałem tak, żeby się nie pogubić. Ja w sumie o Kościół Zielonoświątkowy otarłem się dosyć tak mocno, dobre z 15 lat temu. Jak troszeczkę po zborach krążyłem od 9 maja, troszeczkę u braci Romów, ale Duch Święty bardzo, bardzo tak wyraźnie mnie dotykał, ale nie miałem takiego przekonania, jakby to powiedzieć, jako katolik. Bardzo chciałem, żeby to, co doświadczyłem w Kościele Zielonoświątkowym, no chciałem to doświadczyć jako katolik i do końca gdzieś tam, no na pewno nacisk rodziców i to otoczenie wywarł na mnie, że co ty robisz, gdzie ty idziesz, przecież Kościół rzymskokatolicki, nie, to jest Kościół apostolski i tak dalej, mocno utwierdzany w tym zawsze, no nie mogłem dać się przekonać. I tak delikatnie odchodziłem tak, żeby przenieść to, co otrzymałem w Kościele Świątkowym, żeby przenieść to na Kościół katolicki. No i na początku, i tak powoli odszedłem. Na początku może mi to się udawało, nie? Gdzieś tam w słowo dzieliłem się tam tych ludźmi, co na drodze spotykałem. Coś mi wychodziło z tego, ale później to zaczęło wygasać. Później to zaczęło wygasać, aż to wygasło. Później w ogóle nie chodziłem do kościoła katolickiego, czyli żadnego.
No i tak powolutku praktycznie stoczyłem się gorzej niż byłem stoczony gdzieś tam 15-20 lat temu, gdzie dopiero wchodziłem w jakieś takie światowe, powiedzmy, przyjemnostki i tak dalej. I alkoholizm gdzieś tam zapoczątkowany, co miałem gdzieś tam, jak służbę wojskową odbywałem, on się obudził. On się obudził, ten wielki smok się obudził, jak już nie chodziłem do żadnego kościoła. I pogrążyłem się strasznie, że nie zdawałem sobie nawet sprawy, że zacząłem ratować się w ruchach AOS-kich. Około 10 lat tam krążyłem, miałem jakieś takie przerwy, no, najdłuższą jaką miałem to 3 lata abstynencji. Później znowu zapicie, nie? Później rok abstynencji i tak, jak to mówią, od Judasza do Kajfasza. Praktycznie próbowałem zaglądać do odnowy w duchu, gdzieś tam ratować się, ale nigdy już tej pełni nie znalazłem tego, co znalazłem w Kościele Zielonoświątkowej, w tej garstce ludzi. Nie dałem się przekonać, mówię, Panie Boże, czemu? Czemu akurat tam nie może być tak jak tutaj? I zatęskniłem, bardzo zatęskniłem. Marzyłem nawet, żeby mieć żonę wierzącą i tak dalej. Jakby to powiedzieć, no gdzieś ciałem, no próbowałem, ale nie w tym miejscu, nie w tej społeczności, nigdy to mi się nie udało. Co próbowałem i o własnych siłach, zawsze kończyło się upadkami. Aż w ostatnim okresie osiągłem, no praktycznie tylko można by przyrównać już najgorsze dno, jakie mógłbym ja w swoim życiu osiągnąć. Powiedziałem już w końcu, Panie Boże, ratuj mnie, bo ja już nie dam rady. I Duch Święty, wierzę, że przypomniał mi, że są takie garstki ludzi w kościołach przebudzeniowych i tak dalej. I miałem to gdzieś tak w myśli, ale ja już tak, no, tak bardzo chciałem chociaż przestać pić. Do A nie chciałem już iść, bo nie tyle, że się ludzi wstydziłem, ale po prostu no, tam nie mogę się przebić. Mówię, nie wiem, inni szczycili się tam po 10-15 lat abstynencji mieli. Ja już mi te 3 lata to już przerosło, mnie mówi, znowu zaczynać i tak dalej. Ale chciałem chociaż przestać pić, ale tam już po prostu nie chciałem wracać. I gdzieś na drodze postawił mi Pan człowieka, który mi powiedział, że jest coś podobne jak Coffee House. Za bardzo nie wiedziałem, co za nazwa, jakaś niemiecka, nie? Nie zwróciłem na to uwagi, na nazwę, nie? Ale gdzieś tam utrwaliło mi się, że jest coś takiego. No i z żoną razem, gdzie już troszeczkę byliśmy na takim wyczerpaniu, mówię, Asia, chodź, zobaczymy tam. Dociągłem ją do klubu AOS-kiego, nie bardzo chciała tam iść, ale też już miała tego dosyć i daliśmy po prostu się namówić. Dała się żona namówić i poszliśmy do tego AOS. Wyobrażałem sobie, że to coś podobne do mitingu AOS-kich. Chciałem po prostu, no chciałem chociaż być człowiekiem. Już nie marzyłem o takiej łasce, żeby, ale chciałem chociaż nie być, chociaż być człowiekiem. Normalnie jakoś funkcjonować. I nie spodziewałem się po prostu, że Bóg mi da taką łaskę, że Chrystus przebudzi mnie tak jak 15 lat temu, chociaż tak zrujnowanego już psychicznie. I dał mi to marzenie, co kiedyś marzyłem sobie, żeby własną żonę tak wielbić, tak jak zazdrościłem, mówię, tej garstce ludzi. Panie Boże, czemu tak nie ma w kościołach, w którym się wychowałem. Ale Pan dał mi tą łaskę i dzisiaj mogę powiedzieć, że to marzenie tak jakby się częściowo spełniły. Chcę trwać w Chrystusie. I na tym Kaufhausie spotkałem braci w Chrystusie, których 15 lat temu widziałem i tak dalej. Troszeczkę zatrwożyłem się, bo spotkałem Rysia. Bardzo, bardzo lubiłem Rysia. Pamiętam jego jeszcze z takich młodych lat. Trochę w piłkę z nim grałem i tak dalej. Akurat ja mówię, co on tutaj robił akurat, nie? Przecież on niby Kościół Zielonoświątkowy, ale Coffee House czy czym innym akurat. Akurat spotkałem tego człowieka, to nie tyle, co nie chciałem spotkać, ale ucieszyłem się, go spotkałem. I
No naprawdę, no mogłem dużo mówić. Nie umiem tak słów dobierać, ale... Ale jestem naprawdę wdzięczny Chrystusowi, nie? Że przebudził mnie i... No niestety, no musiałem usiąść wtedy, no widocznie, że mi się dał przekonać, że w innym... Skoro mi pokazał wcześniej, to potwierdził to po prostu tym życiem, że nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie w żadnym innym kościele przekroczyć, przełamać te wszystkie trudności i bariery, które nie udały mi się bez prawdziwego Kościoła Chrystusa. Dzisiaj no, chcę iść za Nim dalej, no, bardzo się cieszę. No. Rzeczy, które gdzieś tam się będą może jeszcze ciągły za mną, co w tym świecie, może nie tyle co narozrabiałem, bo w jakieś no, jedno wielkie głupoty jakieś powchodziłem, i finansowe i tak dalej, ale on nie patrzy na to, nie? Wydzwaniają do mnie tam ci windykatorzy i tak dalej, już się przyzwyczaiłem do tego, także po prostu mówię im to samo każdemu jednemu, ale po prostu, no dzisiaj mnie to nie przeraża już, nie? Dzisiaj to mnie nie przeraża. Przeraża mnie to na chwilę, ale patrzę na Chrystusa, nie? I tak dalej. No chcę za Nim iść po prostu, nie? Ten koszmar, nie? Nie chcę wracać do tego koszmaru, który... Po prostu wiem, że nigdzie indziej Boga nie spotkam tak w pełni, jak tutaj jest właśnie. Bo doświadczyłem tego bardzo wyraźnie. I nie chcę się już bać, jak mój brat zawsze mi mówił, bo mój brat się nawrócił 15 lat temu, bardzo, bardzo mu żal było, że tak dałem się. No nie chciałem się po prostu dać przekonać, nie, że jako katolik nie mogę mieć tego samego. Zawsze mi wypominał, nie, że mamusi i tatusia się bałem. Ale no miał rację, nie? Musiałem osiągnąć takie dno, że przerosłem już wszystkie swoje oczekiwania dzisiaj. Już nie chcę się, nikogo nie chcę się bać za Chrystusa. Chociaż się boję, ale w Chrystusie nie chcę się bać. Dziękuję za wysłuchanie. Kochani, na początku tego roku Pan Bóg położył mi na sercu szczególnie jeden werset z Ewangelii Mateusza, rozdział 16, werset 25. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. I wtedy jeszcze sama nie wiedziałam, dlaczego. Dlaczego zwróciłam uwagę na ten werset. I oczywiście misja zawsze była w moich myślach i pragnieniach. I lubiłam czytać autobiografie misjonarzy i ich przygody z Bogiem, ale zawsze zastanawiałam się, zostawiałam to w sferze marzeń i moich pragnień. I czasami też rozmawiałam o tym z moimi rodzicami i te wakacje to był taki czas dla mnie, w którym dużo myślałam o tym, co dalej w moim życiu i jaki plan ma Pan Bóg przygotowany dla mnie i pojechałam na obóz dla dzieci z CEFU, Społeczność Ewangelizacji Dzieciom. I byłam tam wychowawcą grupy chłopców 8, 9, 10 lat i mieliśmy fajny czas ze sobą i dzieciaczki oddawały życie Panu Jezusowi i rozmawiałam tam też z takim dobrym znajomym na temat misji. Jak to wszystko wygląda w kwestii wykształcenia, jakie szkolenia muszę przejść, że trzymiesięczny taki kurs organizowany w Szwajcarii kosztuje 6 000 zł. I pomyślałam wtedy, że to nie dla mnie. Musiałabym się sporo wyedukować i wykosztować, żeby zostać misjonarzem. Później nasza rozmowa zmieniła trochę kierunek. On zaczął opowiadać mi o swojej służbie i ja mu powiedziałam wtedy, że jadąc na misję, ja chcę mieć otwarte drzwi
po prostu, żeby Pan Bóg zatroszczył się o miejsce, o czas, o to, gdzie dokładnie mam jechać i co tam mam robić, i żeby zatroszczył się także o pieniążki. Aby otworzył szeroko drzwi. I wróciłam do domu i zaczęłam się modlić. Panie, ja nie wiem jak, nie wiem gdzie chcesz mnie posłać, nie mam pojęcia kiedy, ale Ty wiesz i poddaję się Tobie i proszę, otwórz drzwi dla mnie. I mój tata miał kontakt mailowy z Honoratką z racji tego, Ławrynowicz, z racji tego, że drukuje książki, znaczy no, w firmie u niej, i wspomniał jej w mailu, że czytałam jej książkę, że bardzo mi się podobała i że bliska sercu jest mi misja. I przychodzę w październiku do biura. Tata nawet wydrukował mi tego maila, bo sam nie mógł uwierzyć. Honoratka się zapytała mnie, czy nie chciałabym dołączyć do nich, do Ugandy, na misję. I tamtego dnia nie mogłam uwierzyć. I podała mi swój numer telefonu, zadzwoniłam do niej, by zapytać, ile to wszystko kosztuje, co mogę tam robić. I na koniec ona mówi do mnie, módl się o to, czy to jest ten czas, to miejsce, a wiedz, że u nas na misji masz drzwi otwarte, będziesz mogła do nas przyjechać kiedykolwiek chcesz. Wiesz, że ja wtedy, ona powiedziała to w Duchu Świętym. I jeszcze wtedy nie miałam pieniążków na bilet, na cały wyjazd, na szczepionki. I nie chciałam też tam jechać sama w taką długą podróż. I co mogłam wtedy zrobić? Odpowiedź prosta i stara jak chrześcijaństwo. Tylko się modlić, zaufać i wierzyć. I Bóg potwierdzał mi swoim słowem, że o wszystko się zatroszczy. I dokładnie tak zrobił. Okazało się, że jedna dziewczyna z Zabrza też tam się wybiera i akurat w grudniu tak w czasie to wszystko się poukładało. I tak to miało być, bo ja akurat jestem teraz na stażu u mojego taty i mogłabym wyjechać dopiero w grudniu. A ta dziewczyna też pracuje i tak też jej ułożyło w pracy, że w grudniu może wyjechać. I 14 grudnia razem z nią wyjeżdżamy z Berlina do Ugandy. I wiem, że nie będzie łatwo i czyha na mnie wiele niebezpieczeństw. Dlatego proszę o wasze wsparcie w modlitwie i ufam i wiem, że jestem w jego rękach i pod jego kontrolą. I to, z czym chcę was zostawić, to nie to, że Pan Bóg spełnia marzenia i pragnienia naszych serc, bo rzeczywiście to robi. Ale wiara i modlitwa. I to one sprawiają, że rzeczy się dzieją. I nasz kochany ojciec ma swój czas, ma swoich ludzi, ma swoje kontakty i wszystkie pieniądze. I wie najlepiej, co dla nas jest dobre. I sam sprawia okoliczności. I jeszcze chciałam podziękować moim rodzicom, że w tym wszystkim są ze mną i że wspierają mnie duchowo. I także Mareczkowi chciałam podziękować. I
Bogu niech będzie chwała. Amen. Chwała Bogu. Mam na imię Ola, mam 32 lata. I moja historia nawrócenia jest, no, myślę, że nieskomplikowana. Wychowywałam się w rodzinie katolickiej, takiej bez tradycji, ale takiej kochającej, normalnej rodzinie. Było nas troje, moi rodzice i ja. I dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, chociaż tata wychowywał mnie w dużym rygorze, ale teraz widzę, że to tak miało być. I chodziłam do kościoła, chodziłam na religię. Nie bardzo rozumiałam, co się tam dzieje i nie bardzo uczestniczyłam w tym wszystkim, ale tak robili wszyscy i ja też tak robiłam. Potem, mając kilkanaście lat, w naszej parafii pojawiła się wspólnota neokatechumenalna, bardzo fajna wspólnota, gdzie było bardzo dużo kontaktu ze Słowem Bożym. Spotykaliśmy się jak bracia na różnych takich modlitwach. Bardzo dobrze wspominam ten okres, ponieważ wtedy rzeczywiście widziałam w swoim życiu działanie Pana Boga i miałam wrażenie, właściwie byłam pewna, że te modlitwy, które do Niego zanoszę, to do Niego trafiają, On ich słucha, odpowiadał na moje modlitwy. Ale przyszedł taki etap w tej wspólnocie, kiedy po prostu ona się rozleciała. Z jakiegoś powodu ona się po prostu rozpadła. I wtedy ja już byłam dorosła, chodziłam do pracy i wtedy właściwie skończyła się moja przygoda i z Panem Bogiem, i z Pismem Świętym, dlatego że chodziłam w niedzielę do kościoła, ale to po prostu było tak, że tata szedł, to ja szłam z nim. No, trudno się tłumaczyć, czemu nie pójdę. Wtedy też nawróciła się moja mama i wiem, że ona cały czas modliła się o moje nawrócenie, o to, żebym przejrzała wreszcie na oczy. I w sumie tak sobie żyłam spokojnie, potem wyszłam za mąż, ślub braliśmy również w kościele katolickim, wydawało mi się, że teraz się wszystko zmieni, już ja tego przypilnuję, ale nic się nie zmieniało. Dalej to wszystko było takie na pokaz, byle jakie. I właściwie cała historia dopiero nabiera rozpędu w momencie, kiedy zachorował ciężko mój tata. Miał chorobę nowotworową, to się stało w przeciągu dosłownie kilku miesięcy. Było to dla nas okropne przeżycie, ale widzę, że Pan po prostu z tej sytuacji wyprowadził bardzo wiele dobra, dlatego że przed samą śmiercią poprosiłam mojego ojca o przebaczenie, pojednaliśmy się. On przyjął Jezusa do swojego życia, wyznał to na głos, nawrócił się. I ponieważ myśmy, tak mi się wydawało, nie byli bardzo ze sobą związani, ale jednak widzę, że było inaczej. On mi powiedział tak, że ja też muszę coś ze sobą zrobić, ale to było tylko takie jedno zdanie i na tym koniec. Ale przez ten cały czas nadal modliła się moja mama, modlił się cały zbór i wtedy Pan zaczął pokazywać mi w moim życiu takie wszystkie rzeczy, które budziły we mnie wstręt i wręcz nienawiść do samej siebie. I kiedy zmarł mój tata, ja po prostu postanowiłam, że będę się modlić o to, żeby zrozumieć w ogóle, po co to wszystko. I pewnego wieczoru, kiedy już byłam taka udręczona tym swoimi różnymi takimi grzechami, swoim zachowaniem, takimi napadami agresji, depresji, złości i obwiniania wszystkich o wszystko, po prostu poprosiłam Pana Boga, że zrobię, co będzie chciał, tylko żeby mi powiedział, że mam coś zrobić, pokazał, co mam zrobić. I wtedy po tej modlitwie otwarłam Pismo Święte i otworzyły mi się Dzieje Apostolskie. Drugi rozdział to jest werset 37-39 o tym, jak Piotr głosił Żydom i słuchającym go również Słowo Boże. I wtedy zrozumiałam, że po prostu strasznie kuszę Pana Boga i co jeszcze On by musiał zrobić, żebym ja się do Niego nawróciła. Wtedy postanowiłam, że odtąd zmieni się moje życie i postanowiłam się ochrzcić. Po tym fakcie zaczęłam dostrzegać duże zmiany w moim życiu, zwłaszcza w mojej osobie. Zrobiłam się może trochę spokojniejsza, ale przede wszystkim czułam taki głód Słowa Bożego, czułam taki głód modlitwy. No i jeszcze jedna rzecz, która nie umknie mojej uwadze na pewno, to jest to, że
rok temu, kiedy jeszcze nie podjęłam tej decyzji, mój syn strasznie chorował. I ja byłam taka zgnębiona. I tak mi wtedy przeszło przez głowę, że Pan nie woła, ale to szybko to odsunęłam od siebie, bo tak było prościej. I dzisiaj dzieci mam zdrowe, no chorują tak jak wszystkie, ale nie tak strasznie. Widzę, jak Pan im błogosławi, jak się dobrze rozwijają. Ja błogosławię naszej rodzinie. Mam pewność, że mój tata został zbawiony, w związku z tym cieszę się bardzo, że pomimo tego, że go nie ma z nami, to jest tam, gdzie jest mu lepiej. Co jeszcze? Odwróciła się ode mnie moja najlepsza przyjaciółka, ponieważ uznała, że skoro ja zostanę teraz świętą, to ona nie może mi przeszkadzać, ani ze mną się nie może zadawać. I wobec takich faktów od różnych osób, gdzie one się ode mnie odwracały, czy po prostu robiły mi przykrości przeróżne, Pan podarował mi psalm 91, żebym się nie przejmowała tym wszystkim. I uczepiłam się tego psalmu jak tonący brzytwy i, no jest, i naprawdę jest bardzo dobrze. Mnie jest bardzo dobrze. I dzisiaj mogę powiedzieć, że Jezus jest po prostu moim Zbawicielem, moim jedynym Panem. Właściwie nie wyobrażam sobie w tej chwili, że mogłabym to wszystko bez Niego przeżyć. I dziękuję Mu z całego serca i błogosławię Go i wywyższam. I jeszcze chciałam na koniec, może powinnam od tego zacząć, bardzo Wam wszystkim podziękować, że przez te 11 lat modliliście się i zanosiliście do Boga swoje prośby. I dziękuję Wam bardzo, że byliście tacy wytrwali.